jaki to był sezon z udziałem właśnie GKS-u? No na pewno bardzo ciężki dla nas, bo budowaliśmy tą drużynę bardzo późno i po prostu mieliśmy zawodników takich, a nie innych. No wiemy, że nie mieliśmy zbyt dużo talentów w tej drużynie, ale na pewno nie można odmówić chłopakom zaangażowania przez cały sezon. No można powiedzieć, że te play-offy były trochę dla nas, szczególnie te dwa ostatnie mecze w domu. Według mnie oddaliśmy je po prostu za łatwo, tak? Po dwóch, można powiedzieć, niezłych meczach w Tychach, tutaj te dwa przed własną publicznością były dla mnie trochę takie, można powiedzieć, oddaliśmy to za łatwo, tak? Ten play-off tutaj w Katowicach. Patrząc na cały sezon, jest pan zadowolony? Bo no, pojawiały się opinie, że GKS będzie przegrywał mecze, można powiedzieć, mecz za meczem, że drużyna była budowana w ostatnim momencie. Całkiem nieźle to jednak wyszło. No na pewno tym pierwszym celem było dostanie się do play-offu, tak? I uniknięcie tej gry teraz o utrzymanie. No na pewno jest to młoda drużyna, która się rozwijała cały czas i dalej się rozwija, tak? Wiemy, że trafiliśmy na naprawdę najlepszą drużynę, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy razem z Krakowią w Polsce, więc wiedzieliśmy, że nie będą to łatwe play-offy dla nas, ale mogliśmy trochę bardziej, można tak powiedzieć, postresować Tychy, może trochę za łatwo, ale tak jak już powiedziałem, mieliśmy tu dużo młodych chłopaków, dla których to było może więcej jak połowa drużyny pierwszej play-offy w ogóle w karierze, więc też na pewno jakiś tam nie trema, ale na pewno też potrzebują oni czasu, nie? Tak jak powiedziałem, młoda drużyna, która cały czas się rozwija, no na pewno zaangażowanie było, no ale umiejętności niestety nam w porównaniu z drużyną Tyską brakowało. W Katowicach sezon ligowy jest zakończony. Teraz skupia się pan na obserwacji potencjalnych zawodników do reprezentacji, bo przecież wkrótce Mistrzostwa Świata. No na pewno teraz będę miał więcej czasu, no chociaż można powiedzieć niechętnie, bo wiadomo, że każdy chce wygrywać, każdy chce iść dalej, przechodzić następne rundy, ale no teraz no niestety z jednej strony, no z drugiej jest to trochę taki, można powiedzieć, mały plus, że teraz będę mógł poobserwować tych zawodników, którzy będą walczyć w półfinałach i w finałach. Arcyciekawie zapowiadają się te Mistrzostwa Świata w Kijowie. Wyjątkowo wyrównana obsada. O co tam będzie grać reprezentacja Polski, pana zdaniem? Będziemy grali o zwycięstwo z meczu na mecz. No, my chcemy od pierwszego meczu zagrać jak najlepiej. Wiemy, co nas czeka. Wiemy, że nas bardzo ciężki turniej czeka. Ja myślę, że ten rok teraz, po tych ostatnich dwóch latach, gdzie myśmy w Polsce, jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężki, bo te drużyny są naprawdę dobre. Wszystkie dwóch spadkowiczów plus praktycznie Austria, Ukraina i jeszcze jedna drużyna, już nawet nie ten Węgry, tak, mamy, więc wiem, że będzie bardzo ciężko, no ale my musimy patrzeć z meczu na mecz, zagrać pierwszy dobry mecz, też Korea jeszcze jest też, no, i naprawdę, naprawdę to są, na pewno będą to bardzo, bardzo ciężkie mistrzostwa dla nas.